Hello guys. Więc tak, słuchajcie, z Teamsowej lekcji przejdziemy do lekcji YouTube'owej i myślę, że to jest bardzo dobra kwestia, dlatego że chciałbym Wam tutaj na YouTube omówić the third conditional, czyli trzeci tryb warunkowy. Trzeci tryb warunkowy to jest coś, gdy mówimy o sytuacji, która nie jest możliwa do spełnienia w ogóle w żadnym aspekcie. Na przykład, gdybym urodził się w 1513, miałbym ponad 500 lat. Nie jest to możliwe, bo po pierwsze, ludzie nie żyją tak długo, po drugie, nie da się cofnąć w czasie, po trzecie, już się urodziłem, no i mam lat 38. O Boże, thank you. Więc mamy trzeci tryb warunkowy. Zerowy tryb warunkowy, który omawialiśmy w klasie siódmej, to był tryb warunkowy, w którym są takie jakby logiczne następstwa. Jeśli woda osiągnie 100 stopni, wrze. Pierwszy tryb warunkowy to było takie prawdopodobne wydarzenie na przyszłość. Jeżeli do mnie zadzwonicie, odbiorę telefon. Drugi tryb warunkowy to były nieprawdopodobne sytuacje i takie jakby gdybanie. Gdybym był tobą, przyjąłbym tę pracę. I trzeci to jest taki, który jest całkowicie nierealny. Trzeciego trybu warunkowego używamy, gdy mówimy o nierealnych wydarzeniach i sytuacjach z przeszłości oraz o ich hipotetycznych skutkach w przeszłości. Trzeci tryb warunkowy tworzymy w następujący sposób, i to jest bardzo ważne. Macie to na stronie 70. If plus past perfect. Past perfect jest to had i trzecia forma czasownika. Plus would lub wouldn't, w zależności od tego, czy to się jakby wydarzyło, czy nie. Have plus trzecia forma. Więc na przykład Mark would have passed the maths test if he had studied more. Jeśli w pierwszej części zdania pojawia się opis hipotetycznej sytuacji, to w zdaniu stawiamy przecinek. If you had told me, I would have brought some food. Przecinka nie używamy, jeśli w zdaniu jako pierwszy pojawia się opis skutków hipotetycznej sytuacji. I would have brought some food if you had told me. W obu częściach zdania możemy używać form skróconych. If she'd locked the door, the thieves wouldn't have stolen the television. If clause, consequence, czyli mamy właśnie to jeśli i konsekwencje. If the thieves had switched on the dishwasher, the plates would have been clean. I to jest bardzo fajna historia, którą będziemy chyba omawiać, a może już była kiedyś? A właściwie nie pamiętam, słuchajcie. Zobaczymy, czy to będzie. If they hadn't flown together, the police wouldn't have had proof. If you'd known about the robbery, what would you have done? Więc to jest takie gdybanie, że jeśli oni by to zrobili, to by nie zostali złapani. Więc to są kompletnie abstrakcyjne kwestie. Aczkolwiek powiem Wam, że mimo wszystko ten trzeci conditional zdarza się i to nawet często w rozmowach w angielskim, po angielsku. Consequence and if clause. What would you have done if you'd known about the robbery? I'd have told the police if I had known about the robbery. Więc można zamieniać miejscami te części zdań i tak jak właśnie już wcześniej Wam mówiłem, jeżeli zaczynamy od if, to po tej części zdania jest przecinek. Natomiast jeżeli zaczynamy od would, no to tego przecinka nie będzie przed if. Okay, so I have to find your file.
tegoroczną edycję. No tak. 65. If close consequence, if the smuggler had escaped, he would have sold the animals. Czyli gdyby on uciekł, sprzedałby te zwierzęta. If they hadn't caught the smuggler, many of the animals would have died. Gdyby oni nie złapali tego przemytnika, to wiele zwierząt by umarło. If you'd seen the smuggler's suitcase, what would you have done? Gdybyś zobaczył taką właśnie tamtego przemytnika walizkę, co byś zrobił? Czyli nierealne wydarzenia, ale takie, o których można swobodnie rozmawiać, żeby wymienić się na przykład opinią. Consequence if close, what would you have done if you had seen the smuggler's suitcase? Czyli tak jak na odwrót można. I'd have told the airport officials if I had seen the smuggler's suitcase. Więc powiedziałbym, gdybym widział. I żeby to jakoś miało ręce i nogi. Najważniejsza jest, słuchajcie, ta konstrukcja. Tak jak już mówiłem. If plus past perfect plus would have plus trzecia forma, czyli no też perfect. If I had said something, she wouldn't have been sad. Na przykład. Okay, look at the sentences in the table in your notebook. Complete sentences 1, 2, 3 with the words in the box. If they had been more careful, the police wouldn't arrested them. Więc między would a trzecią formą brakuje oczywiście słowa have. If he been, no to mamy. If been to perfect, no to brakuje, żeby był past perfect, czyli charakterystyczne wyrażenie had. If he had been innocent, he, i tu nie mamy drugiej strony barykady wcale, więc wouldn't have gone to prison. Pamiętajcie, że would lub wouldn't może być w zależności od tego, czy mówimy, że coś by się wydarzyło, lub żeby to się nie wydarzyło. What the police have. Więc, jeżeli są pytania, no to wiadomo, że trzeba trochę poprzestawiać. I wtedy wędruje po tym czasownik posiłkowy would. What would the police have. I po have zawsze trzecia forma. Do, did, done. If they hadn't caught her. Ok, and then exercise number 8. Jeszcze mamy tu do poćwiczenia, ale to też się da. Ok. I teraz tak. Order the words to make third conditional sentences in your notebook. Is it recording? Yes, it is. Nice. So, tak jak mówiłem. Najpierw if. Potem osoba. I wtedy musi być czas past perfect. Czyli może być if he had. Ale jako, że tu jest trochę inaczej, no to musi być w skrócie, bo tak jest tutaj w tym, co trzeba poukładać. If he had been, i teraz, gdyby on był jaki? Ostrożny. Careful. He, bo musi być znowu osoba. No i jeżeli jest po lewej stronie if, to po prawej będzie would, a tu mamy akurat wouldn't. Po wouldn't zawsze have i broken the window. Powiem wam,
że te kondycjonale nie są jakieś dramatycznie ciężkie, jeżeli omawiacie je pojedynczo. Więc jeżeli na przykład pojawia się na pracy klasowej sprawdzianie czymkolwiek coś takiego, to jest szansa, że będzie to ładnie, pięknie w głowie siedziało. Natomiast jeżeli macie sytuację i będziecie tak mieli w liceum lub w technikum, czyli już całkiem niebawem za pół roku, że jest test i musicie użyć zerowy, pierwszy, drugi lub trzeci, no to macie, słuchajcie, cztery opcje do wyboru. Czasami one się mieszają, bo człowiek musi sobie w głowie rozkminić. Oczywiście, jeżeli ktoś zna dobrze angielski, no to jako tako ogarnie raz, dwa, no bo ze słuchu, z mówienia, co mu bardziej pasuje, no ale często trzeba się długo zastanawiać. So, another sentence. If you, okay, bo to osoba, wtedy mamy, mieliśmy tu had, a tu jest hadn't. No i trzecia forma study to studied. You wouldn't have passed. Three. Pytania rządzą się swoimi prawami zawsze, czyli zaczynam od zaimka pytającego what. I potem nie będzie już you would have done, tylko would you have done. To też musicie zapamiętać, że w pytaniach zawsze jest inwersja, więc would wędruje przed osobę. Akurat jeżeli chodzi o trzecią kondycjonalną. What would you have done if you hadn't been ill? Co byś zrobił, gdybyś nie był chory? No, pytanie za milion punktów. 65.9. In your notebook, complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Więc tu jest trudniejsze zadanie, bo nie wystarczy poprzestawiać ani nic napisać prostego, tylko trzeba jeszcze uzupełnić prawidłową formą. Use the third conditional i każdym zdaniu ma być użyty trzeci tryb warunkowy. If he, no to mamy, że czas past perfect po if, więc na pewno had, the third form of word work is worked. If he had worked harder, he, no to brakuje nam would, have, i trzecia forma do, done. He would have done much better. If I, i teraz do tego past perfect trzeba dodać not, hadn't, be, was, were, been. If I hadn't been so busy, I, no to would have go, went, gone. I teraz zauważcie, że już nie zaczyna się na if, tylko na osobę, co oznacza, że if będzie po drugiej stronie barykady. Więc najpierw zaczynamy od tej strony, czyli what would have had you would have had more money if you hadn't bought. If you hadn't bought so many clothes. She, no jak mamy osobę, to znowu would. Mamy, że not, czyli wouldn't. Trzecia forma czasownika w nawiasie. Go, went, gone, ale oczywiście jeszcze musi być tak jak było tu lub tu, czyli wouldn't have gone. For she wouldn't have gone to prison if she hadn't stolen.
stolen the car. Who? No, zaimkiem pytającym jest tak, że no, wszystko się trochę zmienia. Who would? Who would they? Jeżeli jest would, no to musi być have i trzecia forma czasownika. Have, meet, met. Who would they have met if they had gone? Okay, and then exercise 10. We have to decide about these people in our point of view. In your notebook, complete the sentences with your own ideas. Okay. If Fiona had studied harder. Okay. If Fiona. Nie wiem, no gdyby ona więcej. She would. Dobra. Have had better marks. Miałaby lepsze oceny. Też widzę, że tu już jest kropka. She would have had better marks. I would have passed the exam. Czyli musi być if. If I had studied harder. I would have passed the exam. If you had told me about your birthday. No to ta druga strona, czyli would have. I would have. No i co, gdybym powiedziała o urodzinach? Bought you a gift. Kupiłbym ci prezent. If you had told me about your birthday, I would have bought you a gift. He would have finished his homework. Brakuje, jak jest would, to brakuje if. If he ukończyłby zadanie domowe, więc zrobimy z telewizją. If he hadn't watched TV, he would have finished his homework. No i ten czas leci. I zadanie 11. In your notebook, complete the text with the correct form of the verbs in brackets. Agatha Christie wrote dozens of detective novels, but where did she get the ideas for her books? During World Wars I and II, she worked in a hospital pharmacy. If she, gdyby nie pracowała tam. So, if she hadn't worked there, she, no to musi być to wouldn't have i trzecia forma learned. She wouldn't have learned so much about poisons. She used her knowledge in her books. Her second husband was an archaeologist and she traveled with him. I if. If she hadn't visited countries like Egypt, she, i teraz druga strona barykady, więc wouldn't have. I trzecia forma, be able. To się odmienia normalnie. Be able, was or were able, been able. Czyli być w stanie, mieć możliwość. So, she wouldn't have been able.
to describe them so well in her novels. Her most famous detective is Hercule Poirot, the Belgian policeman, but why was he Belgian? Because Belgium fought with Britain in the First World War. If it, jeżeli by nie walczyła, so, hadn't fought with Britain, Poirot nie byłby, albo byłby innej narodowości, would have been another nationality. I tak wygląda, słuchajcie, trzeci conditional, ale oczywiście będziemy to jeszcze robić we wtorek. Jeszcze sobie o tym porozmawiamy, bo ja muszę mieć pewność, że jako tako czaicie. And now maybe let's open our books on page 115. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze różnego rodzaju zadania, ale właściwie chyba bym wolał je zrobić normalnie we wtorek, co nie byłoby złym pomysłem. Na stronie 115 macie, 115 macie te jeszcze zadania takie grammar practice i pierwsze to są czasowniki modalne, które omawialiśmy na wcześniejszych lekcjach i kolejne trzy to jest trzeci conditional. Byłoby mega super, gdybyście spróbowali to zrobić i naprawdę polecam, bo to jest super ćwiczenie. Wszystkie te zadania będziemy robić we wtorek. Wytłumaczymy sobie jeszcze raz tam, jeżeli będą jakieś niedociągnięcia. Pamiętajcie, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, niech się zgłasza. Zapraszam też wszystkich na te zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, bo na pewno Wam się przydadzą. I będziemy mieli też dodatkowe słówka związane z przestępcami i przestępstwami, które już właściwie pokrótce sobie wcześniej omówiliśmy. Tak więc życzę Wam, słuchajcie, wszystkim miłego weekendu. Do zobaczenia właściwie za chwilę na Teamsie. Jak to obejrzycie, no to już będzie po Teamsie. Więc do zobaczenia we wtorek. Have a nice day. Wish you all the best. Bye bye.